I tutaj macie odpowiedź, dlaczego 70 km robi się w 4 godziny. Cześć, siemanko, dzień dobry, kolejny dzień w Indiach. Podróż zaczynamy do miejscowości Munnar, z miejscowości Madurai. I tutaj na początku nie wiedzieliśmy, jak dojechać do tej miejscowości, ponieważ dystans między jedną a drugą miejscowością to tylko 150 km, ale wysyłali nas z miejscowości Madurai do miejscowości Kochi. Pokażę wam to oczywiście na mapie. To jest 250 km, autobus jedzie 10 godzin przez góry i później trzeba się wrócić do miejscowości Madurai. I to jest jakby jedyna opcja dla turystów, którą można ogarnąć przez internet, ale wybraliśmy się na taki zwykły, zobaczcie, przystanek autobusowy i znaliśmy autobus do Munnar. Jeżdżą tylko 3 w ciągu dnia, o godzinie 6 rano, 8 i 10:45 do Munnaru. Dystans 145 km, pokonujemy w 6 godzin autobusem, który nazywa się Ekspres. Będzie zimno, założyłem bluzę, jedziemy w góry. Zepsuł się im autobus, współczuję im. Sam autobus nie jest w najlepszej kondycji, ale też nie jest w najgorszej. Jedyny minus jest taki, że siedząc tutaj nie mamy drzwi i bardzo wieje i trzeba było się ubrać w bluzy. To jest człowiek Grześ. Jak to wygląda, dużo ludzi nie ma. Bardzo trzęsie, jak jedziemy, ale nie ma tragedii. Krótka 3-minutowa przerwa i jedziemy dalej. 150 km w 7 godzin. Taki jest kurz, jak jedziemy. Jesteśmy cali brudni, wszędzie jest kurz. Wszystko jest w kurzu, zobaczcie. Butelka cała w kurzu. Drzwi są otwarte, jedziemy taką drogą. Dojechaliśmy do miejscowości Munnar. Jesteśmy cali brudni w kurzu, ponieważ droga była, można powiedzieć, w słabej kondycji, drzwi, okna były otwarte cały czas. Droga jest dopiero, można powiedzieć, robiona. Pierwszy odcinek, który widzieliście, był normalnie asfaltowy, reszta po prostu było jechane po piachu. 70 km w 4 godziny, nie ma tragedii, bardzo fajna przygoda. Tylko i wyłącznie lokalsi jechali tą trasą, ale jest tu paru turystów, więc wydaje mi się, że wszyscy przejeżdżają przez Kochi, czyli tak jak wspominałem wam wcześniej. I teraz dajemy się coś zjeść. Idziemy się zameldować. Sama miejscowość Munnar jest miejscowością turystyczną, która służy jako przesiadka na pobliskie wioski, ponieważ sama w sobie, oprócz paru knajpek, nie oferuje zbyt wiele. Mam tutaj na myśli, że jeżeli chcemy jakiś fajny hostelik z ładnym widokiem w górach, ponieważ miejscowość znajduje się w górach oczywiście, musimy pojechać kawałek dalej, około 5, 6 do nawet 15 km, aby mieć fajny widoczek. A teraz wam pokażę, jaki my mamy widoczek z balkonu. Panuje tutaj niesamowita cisza i spokój. U nas w sąsiedzce są tylko 3 domki, więc jest mega spokojnie. Jedyne co słychać to śpiew ptaków. Naprawdę mega warto. Zobaczcie jak to wygląda, można powiedzieć, okolica. Tu są jeszcze tylko raz, dwa, 3 domki. Nasz jest 4. To było na tyle. Dojazd do miasta jest lekko uciążliwy, ponieważ to nie dojdziemy tam na piechotę. Są mega kręte i strome uliczki, trzeba wynająć tuk-tuka, więc za chwilę będziemy dzwonili do kierowcy i pokażemy wam, co oferuje Munnar i okolice. Tak wygląda plantacja herbaty. Tak jak wspominałem wcześniej, pomimo że jest to turystyczna miejscowość i przyciąga trochę turystów, to dzisiaj jest mega spokojnie. Zobaczcie, na plantacji nie ma nikogo. Jeżeli chodzi o zbieranie herbaty, to sprawa wygląda następująco. Zrywa się 2 najmłodsze liście i pączek, i to jest podobno bardzo ciężka praca, ponieważ zazwyczaj na plantacji herbaty pracują kobiety, które są w stanie dziennie pozbierać nawet 20 kg liści. A żeby ułatwić wam, jak to wygląda w liczbach, na 1 kg przypada około 2500 młodych listków. Pola są niesamowicie zielone. Tak to wygląda. Sama uprawa herbaty też nie jest łatwa, ponieważ nie ma możliwości uprawiać jej w Europie. I takie główne 3 miejsca na świecie to Sri Lanka, Chiny oraz Indie. I cały patent polega na tym, że musi być odpowiednio nasłonecznione. To jak dzisiaj, jest mega wysoko słońce, ale temperatura nie jest nie wiadomo jak wysoka. W nocy jest troszkę zimniej, plus spore opary deszczu, i wtedy można spróbować uprawiać herbatę. Same liście jakoś szczególnie nie pachną. Sprawdzam. Powiem wam, że no liść jak liść. Jakoś szczególnie nie pachnie. Tak to wygląda. Tu jest jeszcze drut kolczasty, ponieważ to jest prywatna posesja, więc tam wejść niestety nie możemy, ale możemy wam pokazać wszystko z góry. Wróciliśmy z pola herbacianego. Niestety bardzo krótka wizyta, ponieważ nasze samopoczucie dzisiejsze nie jest w najlepszej formie, ponieważ zachorowaliśmy w nocy, wytelepało nas strasznie. Ja spałem w bluzie, w spodniach, w skarpetkach, było niesamowicie zimno. Zatruliśmy się jedzeniem lokalnym, czyli jednak to jedzenie w Indiach jest bardzo smaczne, ale trzeba uważać gdzie się je. Zjedliśmy tanio, zachorowaliśmy, I teraz taka śmieszna sytuacja, około godziny 5 rano już nie dawaliśmy rady. Zadzwoniliśmy do hotelu, do recepcji, czy uda się cokolwiek zrobić, czy mają jakieś tabletki, czy mają lekarza, bo po prostu jest, no, stan jest tragiczny, wiecie. Krótko mówiąc, wymioty, rozwolnienie, dwie osoby, zatrucie dosłownie w parę godzin, mega kiepskie samopoczucie. No i gość zadzwonił po takiego lokalnego szamana, no i okazało się, że zaaplikował nam, zobaczcie, tutaj taką rzecz, czyli muszkatałowiec korzenny, czyli gałka muszkatałowa. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak to rośnie. Poczekaliśmy chwilę i dostaliśmy coś na zasadzie herbaty, płynu zmiksowanych właśnie tych lokalnych ziół i przypraw, gałki muszkatałowej, limonki i czegoś jeszcze. I muszę wam powiedzieć, że postawiło nas na nogi dosłownie w kilkadziesiąt minut, kilkanaście minut. Coś niesamowitego, więc jeżeli będziecie w Indiach i macie możliwość gdzieś tu zadzwonić po takiego lokalnego wariata, szamana, który was będzie mógł uzdrowić, jeżeli będziecie się czuli kiepsko, zróbcie to, ponieważ my jakby na tym tutaj wypiździejewie, za przeproszeniem, nie mamy jakby nawet apteki, nie mamy nic, mamy jakieś 2 km ponad do jakiejkolwiek miasteczka. Trzeba brać taksówkę, była godzina 5 rano, więc nie daliśmy rady. Dzisiaj niestety była tylko i wyłącznie krótka wizyta na tych polach, ponieważ samopoczucie jest bardzo kiepskie, ale jak widać żyjemy, a wczoraj w nocy po prostu była straszna tragedia. Więc jeżeli będziecie w Indiach, pamiętajcie o tym, żeby nie jeść w najtańszych budach, ponieważ łatwo o zatrucie pokarmowe. Dzwońcie do szamana. Ja z tego miejsca się z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie z Indii. Piękny Munnar, niestety krótka wizyta. Polecam serdecznie, jeżeli macie możliwość, na taki wypad w góry. No i co? Zostawcie komentarz, łapkę do góry, subskrybujcie, pozdrówcie szamana. Trzymajcie się, nara.